Bardzo serdecznie Państwa witam na konferencji prasowej w dość szczególnym miejscu, bo w miejscu, które myślę, że dla wielu mieszkańców Koszalina jest znacząco ważne, bo Góra Chełmska i tutaj wielu mieszkańców Koszalina odpoczywa, regeneruje swoje siły, biega, jeździ na rowerze, czy odwiedza sanktuarium na szczycie Góry Chełmskiej. Ale to też szczególne miejsce, bo w tym miejscu ma być początek nowo projektowanej i tak jakby chciał pan prezydent, budowanej drogi donikąd. Bo ci, którzy znają ten obszar, to wiedzą doskonale, że ta droga ma sięgać do byłego stadionu, który już od lat nie jest używany, i stadionu, który rzeczywiście dzisiaj jest świetnym miejscem do tego, żeby zwierzęta, dzikie zwierzęta je odwiedzały. Żeby wybudować tą drogę, trzeba wyciąć kilkaset drzew i są to naprawdę, tak jak widać tutaj na załączonym obrazku, dorodne, wielkie drzewa. Powiem tylko tyle, że cztery drzewa dziennie produkują tyle tlenu, ile potrzebuje jeden człowiek. Kilkaset drzew pozbawi możliwości korzystania z czystego powietrza kilkaset osób, bo to tak w takich liczbach należy na to patrzeć. Powiem również, że od początku tej kadencji Koszalin bije niedobrą tendencję dotyczącą ilości wyciętych drzew. Od początku tej kadencji wycięto w Koszalinie około 14 tysięcy drzew, tylko w ostatnim roku około 4 tysięcy drzew. Dołożenie drogi donikąd jest absolutnie zbędnym zabiegiem. Ja już prosiłem pana prezydenta Jedlińskiego, żeby porzucił te pomysły, żeby odstąpił od budowy tej drogi. Wydatek 6 milionów złotych na drogę, która, powtórzę, do niczego nie będzie służyć. Ja słyszę takie opowieści, że będzie zbudowany stadion na końcu tej drogi. Świetnie, to zapraszam na stadion Gwardii. Rzeczywiście obraz nędzy i rozpaczy. Jakże prezydent chce wydać pieniądze na infrastrukturę sportową, bardzo się z tego powodu cieszę, to niech zrealizuje deklarację wyborczą dotyczącą modernizacji i przebudowy stadionu Gwardii. Albo jeżeli prezydent nie ma tak dużych pieniędzy, a chce jednak coś w infrastrukturze sportowej zrobić, to chociaż niech zmodernizuje tartan na Bałtyku. Wszyscy jesteśmy bardzo dumni z Małgorzaty Hołub-Kowalik. Bardzo się cieszymy, że mistrzyni olimpijska, mistrzyni świata pochodzi z Koszalina. Tylko już nie będzie następnej mistrzyni ani mistrza z Koszalina lekkoatletycznego, dlatego że tartan na stadionie Bałtyk nie spełnia wymogów lekkoatletycznych. W szczegółach powiem tylko tyle, że kolce zawodnika biegającego na tartanie mają 9 mm, co oznacza, że tartan musi mieć grubość 11 mm. Ma jeden, albo czasami go brakuje w wielu miejscach, co oznacza, że jeżeli dzisiaj mówimy o infrastrukturze sportowej, to, panie prezydencie, warto wyremontować Bałtyk.